Cześć! Zaczynając od tego odcinka zadań praktycznych, przez kilka następnych pokażę, jak wymodelować pokój. Będę to robił powoli, bez przyspieszania filmiku, abyście mogli, naśladując moje czynności, dojść do tego samego. Jeżeli mamy pokój, ale nie mamy jego dokładnych planów, lub nawet zupełnie nie mamy planów tego pokoju, musimy go dokładnie obejrzeć i zmierzyć przy pomocy centymetra każdy istotny element. Nie będę w tym pokoju wykonywał okien, kaloryfera, drzwi czy lamp, ponieważ te elementy powtarzają się wielokrotnie w innych pokojach, dlatego można je zrobić oddzielnie i dopiero je wstawić we właściwe miejsca przygotowane na to w silniku. Tak wygląda mniej więcej dokładnie pomierzony pokój. Z każdej strony. Ściany są w miarę proste, po prawej i po lewej, dlatego pokazałem tylko wejście oraz okna. Zaczynamy w 3D Studio Maxie. Jeżeli nie macie ustawionych jednostek centymetrów, czyli zgodnych z silnikiem Unreal Engine 4 lub 5, musicie zmienić z generycznych jednostek na metryczne, a następnie wybrać centymetry, czyli jednostki silnika Unreal Engine. Wybieramy, dajemy OK i teraz wszystko już będzie zgodne z centymetrami. Zaczynamy od boksa, ponieważ każdy obiekt, każdy w sumie pokój można tworzyć z boksa. Będę tu wpisywał właściwe jednostki, które zmierzyłem w tym pokoju, dlatego jeżeli będziecie wpisywać takie same, wyjdzie to samo, czyli ten sam pokój. 660x590, no i 3 metry wysokości. Teraz widzimy, jeszcze należy ustawić pudełko mniej więcej po środku świata, ale chciałbym tu zauważyć, że każdy model 3D ma lewą i prawą stronę, przy czym jedna jest przezroczysta. Można oczywiście używać obiektów typu Twisted, czyli takich, które mają z dwóch stron materiał i są widoczne z dwóch stron, jednak to jest bardzo duży narzut na wydajność silnika, dlatego odradzam i wykonujemy to bardzo rzadko. Tutaj wystarczy, że po prostu odwrócimy ten obiekt na lewą stronę, bo nie będziemy tutaj korzystać z obiektów two-sided typu, czyli każda strona jest widoczna, tylko jedna strona, a drugą po prostu później zrobimy. Odwróciłem normalki. Co to są normalki, na pewno pamiętacie z moich ćwiczeń, dlatego nie będę tego omawiał, bo tutaj bardziej chodzi o ćwiczenia praktyczne niż teorie. Chodzi tutaj głównie o to, jak światło przechodzi, czy się odbija, czy przechodzi przez ściany. Ustawię tutaj opcje w obiekcie, aby pokazywać tylko te ściany, które są faktycznie widoczne, a te, które są niewidoczne, żeby były przezroczyste. Trzeba pamiętać, że one są przy zaznaczaniu, ale są przezroczyste, więc możemy przez przypadek zaznaczyć nie tą ścianę, którą chcemy. Konwertujemy cały boks na edytowalne poligony, aby móc wygodnie działać. I wyświetlimy sobie wireframe'a tutaj, żeby na tym akurat renderingu, żeby widzieć wszystkie cięcia. Ważne też, aby przejść na jednostki świata, na skierowanie strzałek świata, ponieważ jeżeli coś obrócimy, może wyglądać zupełnie inaczej. Na początku wybieramy edge, ponieważ trzeba ten pokój podzielić, stworzyć dziury na okna oraz na drzwi. I właśnie teraz zacznę to robić. Zaznaczam wszystkie poziome krawędzie i wybieram connect, aby je połączyć innymi krawędziami. Krawędzie, które nie są na brzegach obiektu. Ja wyliczyłem, że będzie ich 10. No i musimy je odpowiednio ustawić, ponieważ mam też powymierzone wielkości okien. Ale aby stworzyć otwory na okna, trzeba jeszcze stworzyć dodatkowe linie poprzeczne. Ponieważ nie można stworzyć otworu, jeżeli żadna linia do niego nie prowadzi, więc to jest obowiązkowe. Ok, teraz korzystając, klikając prawym na przesunięcie, na narzędzie do przesuwania, będę dokładnie podawał wartości pozycji krawędzi. Według osi Z, klikając dwa razy, zaznaczam wszystkie krawędzie dookoła, no i mam to wszystko wyliczone według planów, więc nie będę pokazywał jak, ale pamiętajcie, że według Z zaczynamy od zera, bo pokój leży na zerze. Natomiast jeżeli chodzi o linie pionowe, to na prawo od zera są dodatnie, w tym przypadku na lewo, jak patrzymy na boksa tutaj, natomiast w prawo ujemne. I nie jest to pełna wartość, tylko trzeba wiedzieć, że trzeba podzielić tę wartość, na przykład szerokość na pół, aby określić długość lub szerokość pokoju. Więc tutaj wpisuję te wartości. One są symetryczne, więc będą się powtarzać.
tylko pamiętać, że na prawo jest ujemnie w tym przypadku, a na lewo jest dodatnio. Czyli pierwszy wymiar to jest około 15 cm od ściany, bo wtedy zaczyna się pierwsze okno, pierwszy otwór na okno. No i trzeba pozostałe ustawić. Także odstępy między oknami też będą zaznaczone właśnie dokładnie teraz. Można oczywiście brać wartości z tych okien, które są, z poprzedniej krawędzi i po prostu poprzez offset dopisywać odstępy, co może być łatwiejsze. Ale można też w taki sposób wyliczyć sobie to po prostu według planu na kalkulatorze i wpisywać w taki sposób. Jest to trochę czasochłonne, ale im dokładniej to zrobimy, tym lepiej. Ja tutaj dokładność przyjmowałem około 5 cm. Czasem zmieniałem coś, żeby lepiej wyglądało niż w rzeczywistości, ponieważ nikt nie będzie dokładnie patrzył na pokój. Wystarczy, że jakieś istotne elementy są powtórzone i większość osób uzna, że to faktycznie jest ten pokój. Nawet jeżeli różnica jest 5-10 cm. Nie ma to większego znaczenia dla gracza. Okej, tak wygląda przygotowana ściana dla okien. Teraz możemy dodać sufit, czyli dodać krawędzie poprzeczne dla lamp. Również poprzez narzędzie Connecta. Wyliczyłem tam, o ile dobrze pamiętam, to są 3x4 lampy, więc obliczyłem, ile powinno być cięć i teraz mogę to wykonać. Zacznę jednak może od drzwi, ponieważ okna już są gotowe i teraz możemy dodać otwór na drzwi. Więc nie będę modyfikował całej linii, ponieważ nie chcę zmodyfikować ścian tam, gdzie okna są już przygotowane i dobrze ustawione, a jedynie krawędzie na tej jednej linii, może bez tych dwóch małych krawędzi. One będą pod kątem, ale nie ma to większego znaczenia na modelu, nie będzie to widoczne. Więc ustawiam wysokość drzwi. Drzwi są na wysokości 2,5 cm, więc gdzieś tak. Dodatkowa linia po środku drzwi nie przeszkadza w żadnym przypadku. Tutaj też muszę szerokość drzwi dopasować, ponieważ nie jest taka, jak być powinna. Mogę odznaczyć część krawędzi, żeby nie zmodyfikować przez przypadek szerokości w oknach, ale tutaj muszę odpowiednio zaznaczyć. Powiedzmy, że niech to będzie cała krawędź na tej ścianie, więc wierzchołki na suficie będą trochę zgięte, ale one i tak nie dotyczą lamp jeszcze, więc nic się nie stanie, jeżeli teraz to ustawię. Widzicie, że jest skręcona krawędź, ale nie przeszkadza w żadnym przypadku. Teraz będziemy robić okna, dokładnie lampy. Jeżeli nam przeszkadza siatka, wystarczy nacisnąć G jak grid i siatka zniknie. No i teraz musimy ustawić odpowiednie odległości. Lampa jest kwadratem, więc można określić jej wielkość i tylko ona jest istotna. Pozostałe położenia tych krawędzi nie mają żadnego znaczenia, ponieważ będą na podłodze, która oraz na ścianach bocznych, które są w sumie gładkie, więc nie ma to znaczenia. Jeżeli chodzi o kolumny, nie będę ich tworzyć poprzez wyciągnięcie cięć na tym boksie. Można tak zrobić, ale nie będę tego robił w tym przypadku. Po prostu dodam kolumny jako oddzielny element, bo jest to łatwiejsze, a nie wpływa bardzo, być może nawet lepiej wpływa na wydajność silnika, jeżeli dodaje się to jako oddzielne elementy. Ale o tym w kolejnych odcinkach. Teraz przygotowuję sufit pod lampy. Już widzicie jedną linię lamp. Teraz będzie kolejna linia. Odstęp między lampami jest taki sam, prawie taki sam. Oczywiście mógłby być taki sam, ale wtedy byłby problem z kolumnami, dlatego jest odpowiednio ustawiony nieco inaczej. Niestety, jak widzicie, te odcinki nie są zbyt ciekawe, ponieważ to jest czyste rzemiosło. Wykonuje się te same ruchy cały czas, powtarzając, dlatego w sumie nie mam za bardzo o czym mówić. No ale filmik bez gadania jest taki dosyć nudny, dlatego gadam o czymkolwiek. Znaczy mogłem gadać o czymkolwiek, ale w sumie będę mówił, co mniej więcej tutaj robię. Aby dopasować to wszystko dokładnie, wypadałoby jeszcze odpowiednio ustawić te linie, aby były w odpowiednim miejscu. Nie muszę zaznaczać całej krawędzi, aby nie modyfikować pozycji okien oraz drzwi, ale tylko tyle, ponieważ to jest najistotniejsze i tam występują lampy. Nie występują na
na poligonach, które bezpośrednio sąsiadują ze ścianami, jedynie na tym obszarze, który teraz mniej więcej zaznaczyłem, dlatego za każdym razem przesuwając tę linię będę zaznaczał tylko ten obszar bez pierwszych krawędzi znajdujących się na poligonach przy ścianie. Pamiętajcie, że ściany, które widzicie, to nie są wszystkie ściany. Dlatego musicie pamiętać, że podłoga też jest, mimo że jej tutaj nie widać. Dlatego trzeba to wziąć pod uwagę przy zaznaczeniu, a później odznaczaniu, ponieważ zaznaczam całą krawędź, a natomiast później odznaczam miejsca, które nie są potrzebne. Jeżeli tego o tym zapomnicie, no to przesuniecie też elementy na ścianach lub na podłodze i to może powodować pewien problem. A na podłodze zupełnie nie wymagamy żadnych modyfikacji. Te linie na podłodze muszą być, aby ładnie stworzyć pokój z kwadratów, żeby nie zbijać niczego do trójkąta, ponieważ jeżeli zbijamy coś do trójkąta, może być, nie powinno być, ale czasem jest widoczne na obiekcie, na modelu. Dlatego lepiej unikać trójkątów, zbijania czegoś w jeden wierzchołek, a po prostu jechać wszystko na czworokątach. No i pamiętajcie, że nie może być n-gonów tak zwanych, czyli wielokątów, co później pokażę, jak sprawdzić ich obecność i ewentualne usunięcie, jeżeli takie wystąpią. Ok, teraz coraz lepiej widać kwadratowe, dokładnie kwadratowe lampy, bo takie właśnie są. A następnie dodamy otwór na nie. Może nie tyle otwór, co wgłębienie na lampy. Nie będę tutaj też pokazywać, jak działa dwustronny obiekt w silniku lub obiekt, który ma tylko jedną stronę od wewnątrz, tak jak teraz jesteśmy w środku boksa i widzimy środek boksa, natomiast nie widzimy zewnętrznych ścian. Jeżeli dodalibyśmy taki pokój do silnika, wyglądałoby to w taki sposób, że światło poprzez normalki skierowane do wewnątrz przechodzi zawsze przez ścianę do środka, a następnie w środku odbija się od ścian i mamy tak jakby oświetlenie otoczenia. Nie mamy światła, które wpada przez okno, ale mamy światło, które wpada przez ścianę, bo ściany nie hamują światła. Odbijają, ale tylko światło, które jest wewnątrz. Ok, to wszystko. Włączamy siatkę, czyli kolejny raz naciskamy G, jak grid. No i możemy zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda to tak.